Z Ewangelii świętego Marka. Potem siedząc naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał do niej drobne pieniądze. Wielu bogatych wrzucało wiele. Gdy przyszła pewna uboga wdowa, wrzuciła 2 drobne monety, czyli 1 grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i powiedział do nich: zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej od wszystkich, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, a ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Scena, która wydarzyła się przy świątynnej skarbonie, służy Jezusowi jako komentarz do nauczania, które przed chwilą wygłosił. Tuż przed tą ewangeliczną sceną Jezus naucza o fałszu faryzeuszów, o obłudzie, która towarzyszy ich czynom. Uczeni w piśmie, faryzeusze lubili zaszczytne miejsca, pierwsze krzesła w synagogach. Lubili, gdy ludzie ich pozdrawiali na rynku, odprawiali długie modlitwy po to, aby innym pokazać, jak długo się modlą. Jezus przestrzega przed takim zachowaniem. Przestrzega przed czynami wykonywanymi na pokaz. I komentując to nauczanie, wykorzystuje sytuację, która akurat się dzieje. Biedna kobieta przychodzi do domu Bożego, by oddać Bogu cześć. Przychodzi z sercem bardzo prostym, bardzo przejrzystym, ubogim. W jej sercu jest mnóstwo zaufania do Boga. Nie potrzebuje ludzkich słów, nie potrzebuje ludzkich komentarzy. Nie interesują jej pochlebstwa, opinie. Ona przychodzi z prostym sercem do Boga. I do skarbony wrzuca nie to, co jej zbywa. Wrzuca naprawdę bardzo niewiele, ale w miłosiernych oczach Jezusa ofiara tej wdowy nabiera niezwykłego znaczenia. Właśnie dlatego, że jest to ofiara zaufania. Ta scena, której się przyglądamy, tak naprawdę objawia nam oczy Jezusa, sposób Jego patrzenia. To są oczy zupełnie niepodobne do oczu większości ludzi. To oczy, które patrzą głęboko, nie pozornie. To oczy, które są w stanie dostrzec najgłębszą motywację. To oczy, w których jest niesamowite miłosierdzie. Bo te oczy widzą wszystko. To, co dla przeciętnego oka tak naprawdę pozostaje ukryte. Ta scena pokazuje bardzo wyraźnie, że dla Boga nie jest najważniejsze to, ile dajesz. O wiele ważniejsze jest to, ile zostawiasz dla siebie. Jezus wcale nie chwali bogaczy, którzy do tej świątynnej skarbony wrzucali wielkie sumy. Chwali wdowę, która nie zostawia nic dla siebie. Jest to wyraz jej zaufania, jest to wyraz jej miłości, jest to wyraz wielkiego poczucia bezpieczeństwa, jakie ma w Bogu. Bo gdy zdaje sobie sprawę z tego, że całkowicie należy do Boga, to nie musi się przesadnie troszczyć o to, co będzie jadła, co będzie piła, w co się ubierze. Zaufanie tej ubogiej kobiety pokazuje, że mając Boga, mamy wszystko. Takich czcicieli chwali Jezus. Taką wiarę wywyższa, pokazując ją jako wzór. Takiej wiary chce uczyć nas wszystkich. Kiedy stajesz przed Bogiem, nie musisz się martwić o to, co masz lub czego nie masz.
kiedy stajesz przed Bogiem, stawaj w poczuciu, że w Bogu jesteś bezpieczny, że w Bogu masz wszystko, że Bogu możesz polecić wszystko, nawet jeżeli w oczach ludzkich nie ma to wielkiej wartości. Oczy Boga widzą Twoją motywację. Oczy Boga widzą prawdę Twojego serca. I dlatego, że te oczy są tak miłosierne, tak pełne miłości, wartości prawdziwej, największej, nabiera szczera ofiara. W oczach Jezusa nawet puste ręce nabierają wartości. W oczach Jezusa nabiera wartości nawet to, czego nie masz, czego ci brakuje. Nie musisz się obawiać, że te oczy sądzą. Te oczy okazują miłość. Te oczy dzięki prawdziwemu, miłosiernemu spojrzeniu są w stanie pokazać prawdę. Prawdę o sercu, prawdę o motywacji. Ta scena ma miejsce w świątyni, w miejscu świętym, w miejscu należącym do Boga, w przestrzeni relacji człowieka z Bogiem. Jezus siedzi i przypatruje się. Ta przestrzeń relacji jest dla Boga najważniejsza. Bóg pragnie, aby ta przestrzeń była przejrzysta. Dlatego jej w sposób szczególny przygląda się w Twoim życiu. Ponieważ jest najważniejsza, trzeba wkładać w nią najwięcej wysiłku, by była oczyszczana z wszelkiej obłudy, z wszelkiego fałszu, z tego, co nieprzejrzyste. To w tej przestrzeni relacji z Bogiem dokonują się najważniejsze ofiary, najważniejsze decyzje. O nią trzeba się starać najbardziej. Pokazując ubogą wdowę, Jezus objawia nowych nauczycieli Pisma, nowych przewodników ludu. Nie są to ci, którzy coś wystudiowali, nie są to ci, którzy urodzili się w kapłańskiej rodzinie, nie są to ci, którzy sami za takich się uważają, ale w Nowym Testamencie, w nowej Ewangelii, którą przynosi Jezus, prawdziwymi nauczycielami są ci, którzy żyją z Bogiem w sposób prosty i przejrzysty. To świadectwo tych ludzi będzie pociągało do Boga. To świadectwo tych ludzi będzie najważniejszym nauczaniem, prawdziwym głoszeniem Ewangelii. Stajesz się dla Boga takim narzędziem właśnie wtedy, gdy Twoje czyny są przejrzyste, proste i skromne. Gdy Twoje zaufanie prowadzi Ciebie do czynów, w których realnie i konkretnie powierzasz się Bogu. Dzięki takiemu świadectwu wielu będzie mogło poznać Jezusa, bo to przecież przykłady pociągają. Słowa, którym zaprzeczają uczynki, w Królestwie Jezusa nic nie znaczą.